Otwórzmy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 14, wersety od 10 do 14. Jezus powiedział do Filipa: czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. Całuj słowo, czyli daj pocałunek Jezusowi. Najpierw zacznę od tego, żebyśmy aż tak bardzo nie przykładali wagi do tego, że jest jutro Sylwester i że jest nowy rok. Bo odkąd Pan nasz zmartwychwstał, no to jest cały czas dobry czas i czas łaski. Jako chrześcijanie, katolicy, bardziej widzimy początek roku w pierwszej niedzieli Adwentu, albo tak jak liczono dawniej, i tego pozostałość mamy w liturgii, od Wigilii Paschalnej, tak? Ale oczywiście szanujemy i przyjmujemy ten szczególny czas styku, to oczywiście umowny, ale też pewne rzeczy umownie dzieją się w naszym życiu, tak? I w taki sposób to przeżywamy. Ale mówię, żebyśmy tak nie przesadzali. Patrzymy w przyszłość. Jakie uczucia ci towarzyszą, kiedy myślisz o tym czasie najbliższych miesięcy? Zarówno co do życia osobistego, rodzinnego, małżeńskiego, państwowego, kościelnego, wspólnotowego. Pan daje nam Słowo Boże. Daje nam swoją obecność. W Kościele w Polsce mamy rok duszpasterski zatytułowany Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. To drugi rok takiego tryptyku, trzechlecia poświęconego Eucharystii. W sposób szczególny Kościół w Polsce katolicki w tym roku od Adwentu aż do następnego Adwentu chce przeżywać prawdę o tym, czym jest celebracja Eucharystii. Do tego mamy życie Kościoła powszechnego. Papież Franciszek ogłosił rok świętego Józefa, który już trwa. Ale jednocześnie zaskoczył, że będzie rok rodziny Amoris Laetitia od 19 marca, czyli od uroczystości świętego Józefa. Tak sobie myślę, co Bóg chce powiedzieć przez te wszystkie ogłoszone hasła, programy. Napisałem dwie rzeczy. Głębsze życie duchowe, bo niewątpliwie święta rodzina i święty Józef są świadectwem właśnie głębokiego życia z Bogiem, życia modlitewnego, tego zanurzenia w duchu. Z drugiej strony widzimy potrzebę ewangelizacji, zwłaszcza w kontekście tak fundamentalnym, jakim jest rodzina. Bo jednak, co by nie powiedzieć, usiłuje się
tą ideę rodziny przemodelować. I dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych, to, co jest małżeństwem i rodziną, na dzień dzisiejszy przynajmniej, nie ma aż takiej wartości. Do tego wszystkiego mamy słowo, o które modliliśmy się w czasie kapituły Secim, dla całej wspólnoty, a więc dla członków, ale też dla wszystkich, którzy z nami są, dla naszych gości, dla naszych sympatyków. Słowo z Biblii, które będzie nam towarzyszyło przez ten rok, to jest właśnie ten fragment, który przed chwilą odczytałem. I takie bardzo mocne jest, od czego się zaczyna. Jezus pyta Filipa, a przez to pyta ciebie. Nie pyta nas, on pyta ciebie. Zauważcie, że te słowa, które są tak ważne, owszem, inni uczniowie je słyszą, ale Jezus prowadzi dialog z Filipem. A punktem wyjściowym było, to jest wcześniej, w 8 wersecie, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. I teraz Jezus pyta Filipa, a więc pyta też ciebie, pyta mnie, czy nie wierzysz? Zobaczcie, tak poprawnie teraz jest zawsze zadać pytanie pozytywnie. Jest coś takiego dzisiaj. Czy wierzysz? Czy chcesz? A Jezus zadaje pytanie negatywnie. Czy nie wierzysz? Kiedy to słowo rozeznawaliśmy i przyjmowaliśmy na kapitule, to bardzo mocno mnie i innych poruszyło właśnie to, ten początek. Czy nie wierzysz? I co odpowiesz ty? Pan pyta ciebie o wiarę, a przez to pyta nas wszystkich o wiarę w Boga, o wiarę Bogu oraz o dzieła, które Bóg czyni. Czy nie wierzysz? Pan pyta nas też o wiarę w to, co się dzieje między Ojcem a Synem i oczywiście Duchem Świętym. Czy nie wierzysz, moglibyśmy ciągnąć dalej myśl Jezusa, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie i że ja ciebie zapraszam do naszego życia? Czy nie wierzysz? A jednocześnie to słowo jest oczywiście piękne, bardzo optymistyczne, ponieważ Jezus daje obietnicę, kto wierzy, ten będzie dokonywał wielkich rzeczy. Nawet szokujące słowa, większe uczyni, bo ja idę do Ojca. To znaczy, Jezus uwielbiony, Jezus zmartwychwstały, przez ciebie będzie dokonywał wielkich rzeczy. Łatwo nam jest to słowo odnieść do Kościoła, do wspólnoty, czy do jakiejś struktury. A ja to co tam taki skromny, tam w ogóle, nie? Taki pastuszek, nie? To co tam w ogóle, nie? A to słowo jest do ciebie. Bo tu już, zauważcie, Pan Jezus wychodzi od Filipa i on już się nie koncentruje na Filipie, ale on mówi zaprawdę, czyli zaręczam cię, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe uczyni, bo ja idę do Ojca. Wiara i czyny, to jest przed nami, wierzyć i czynić to, co Bóg chce. Jakie czyny? No bo mamy piękną obietnicę też, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą. No i już wypisujemy całą listę intencji. Ale popatrzmy na konteksty. Też tego, czym żyje Kościół, co Bóg mówi, co Duch Święty mówi do Kościoła. Bo nie możemy być oderwani od tego, co się dzieje w świecie i co dzieje się z woli Bożej w tym świecie i co Bóg czyni w świecie.
Jakie czyny przede wszystkim? I o co mamy się modlić? O dzieło ewangelizacji. I to chcę wam złożyć bardzo mocno w sercu. Owszem, te osobiste sprawy też. Ale pierwsze niech jest to, jeśli o cokolwiek prosić będziecie w ewangelizacji, w imię moje to uczynię. To jest ten kontekst, kiedy łączymy to słowo na rok dla wspólnoty naszej z tym, czym żyje Kościół powszechny, Kościół w Polsce i czym żyje w ogóle dzisiaj świat. A czym żyje świat dzisiaj? Każdy niech sobie odpowie. Jezus czynił znaki. I te znaki potwierdzały prawdziwość Ewangelii. Jezus nie przyszedł, aby czynić znaki, ale czynił znaki, by potwierdzały to, co On przygotowuje dla nas, czyli życie wieczne. W czasie kapituły, czyli spotkania przymierza, czyli ludzi żyjących zobowiązaniami, po wielu latach formacji, ci, którzy niosą wspólnotę całą, modliliśmy się o słowo. Pan dał wiele proroctw. Rozeznawaliśmy je, próbowaliśmy je jakoś poskładać. W tym roku nie było jakoś tak problemów z tym. I hasło, które będzie towarzyszyło nam we wszystkim. Także hasło, które chciałbym, żebyście wszyscy nauczyli się na pamięć i żebyśmy przy różnych okolicznościach nawiązywali do tego słowa. Zanurzaj się w Duchu Świętym. Idź i odważnie głoś Jezusa. Pragnij darów duchowych. Pan Bóg wyraźnie w czasie tych dwudniowych naszego spotkania, w tym roku było to przez Zoom, więc nie spotkaliśmy się osobiście, ale łaska Pana działała tak samo, jakbyśmy się spotkali. Dla Niego Zoom nie jest żadnym problemem. Bardzo dużo było takich słów, które odczytaliśmy jako słowa prorocze, o ruchu, o tym, że trzeba wyjść, o tym, że mamy zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym oraz, że jeszcze bardziej mamy pragnąć tego, co duchowe. Zanurzaj się w Duchu Świętym. To ponowne odkrycie, a może przeżycie, a może tak naprawdę pierwszy raz przeżycie tego, co nazywamy chrztem w Duchu Świętym. Zanurzyć się w Duchu, to znaczy całym być oblanym i przenikniętym przez Ducha. Przypomnijcie sobie kurs Nowe Życie i temat o Duchu Świętym. I tam jest pewien obraz, ale nie mogę powiedzieć jaki, bo nie wszyscy, którzy nas oglądają, byli na tym kursie. Ale dwa przedmioty, które obrazują, czy wpuszczasz Ducha Świętego naprawdę w twoje życie. Potrzebujemy zanurzenia w Duchu Świętym. Franciszek poprosił ruchy charyzmatyczne w Kościele różnego rodzaju, bo to nie jest tylko odnowa ta klasyczna, ale choćby i szkoły ewangelizacji, ale wiele różnych innych wspólnot. Podzielcie się doświadczeniem chrztu w Duchu Świętym z całym Kościołem. Papież to mówi i powołał międzynarodową służbę Charis, bo papież rozpoznał, że to doświadczenie chrztu w Duchu Świętym jest dzisiaj tak szerokie w Kościele katolickim i tyle różnego rodzaju wspólnot ma to doświadczenie, żeby oni razem tym się dzielili. Każdy według swojego charyzmatu, stylu i tak dalej, bez mieszania żadnego. Ale żeby dawać to jedno świadectwo, jest coś takiego jak to odnowienie w Duchu Świętym, jak chrzest w Duchu Świętym. Franciszek wprost o tym mówi. Jeśli więc ktoś was będzie atakował, nie daj Boże, tak? Co wy mówicie, chrzest w Duchu Świętym to nie katolickie pojęcie, to już jest katolickie, bo używa je
Ojciec Święty oficjalnie w nauczaniu i nie boi się tego słowa. Ale tu nie chodzi o akt. Zanurzaj się, to nie znaczy zanurz się, mam, już mam. Zanurzaj się, to znaczy to jest pewien styl. Tu chodzi o styl życia, być w Duchu Świętym. Duch jest dany, bo Jezus jest uwielbiony. I jeśli będziesz uwielbiać Jezusa, to będziesz zanurzany, zanurzana w Duchu Świętym. I dlatego na trzy rzeczy chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę, żeby już zacząć to. Pierwsza, codzienna, osobista modlitwa z Biblią. Nie ma innej modlitwy ważniejszej niż ta. Módl się innymi też, ale to jest pierwsze. Mówisz, mam z tym problem. No to już do roboty. To już masz nad czym pracować. Dalej. W tej modlitwie osobista modlitwa uwielbienia. I zachęcam także na głos. I trzecie. Osobista modlitwa w językach. Na głos w domu. Bo jeśli Pana Boga zaczniesz uwielbiać, chcesz uwielbiać tylko, kiedy przychodzisz na modlitwę wspólnotową, albo w językach chcesz się modlić tylko, kiedy jesteśmy we wspólnocie, to ci zawsze nie wyjdzie. To nie rozwiniesz tych darów. Więc odważnie, słuchajcie, odważnie. Nie modlę się charyzmatycznie. Próbuj. Co ci przeszkadza? Nawet w łazience. Puść prysznic, nikt nie słyszy. Módl się w duchu. Idź i odważnie głoś Jezusa. Chrześcijanin to jest uczeń misjonarz. To jest główna idea nauczania papieża Franciszka, jeśli chodzi o Kościół. Marzę o Kościele w ciągłym stanie misji. I Franciszek mówi, że idźcie na peryferia. I wiecie, to nie jest tak, że wszyscy muszą iść do bezdomnych. Musimy synchronizować działania, tak? Nie wszyscy muszą iść do więźniów. Gdzie są dzisiaj te peryferia Kościoła? Jest wielu ludzi, którzy dziś mówią, nie potrzebuję Pana Boga, nie cierpię Kościoła. Nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem katolickim. A nawet jeśli nie mówią, to życie pokazuje dokładnie to. I nie ma takiego pędu wśród ludzi do Eucharystii, do spowiedzi. Jak spowiadałem przed świętami w kościele przy dworcu, gdzie zawsze tydzień przed, a ostatnie dni cztery, to po prostu jak się wchodziło do kościoła, to było czarno. I już miałeś dosyć na samą myśl, że idziesz spowiadać. W tym roku Wigilia była w czwartek, tak? W poniedziałek. Nie było tak, jak nie trzeba było, jak żeśmy sobie zaplanowali, że będziemy siedzieć po dwóch. Ustaliliśmy ostatecznie, dobra, jeden wystarczy, drugi niech jest na telefon. A więc zamiast trzech czy czterech byłem sam. Odmówiłem godzinę czytań, odmówiłem nieszpory, zrobiłem czytanie Pisma Świętego i zacząłem się modlić spontanicznie. W ciągu dyżuru półtora godzinnego mogłem to zrobić. Będąc sam, a normalnie było czterech i było czarno w kościele. Nie ma pędu do sakramentów. To są te peryferia. Będziemy głosić w kościołach, ale w sposób szczególny Bóg wzywa nas i mam co do tego pewność i kapituła ma co do tego pewność. Trzeba iść do ludzi, którzy dziś są zbuntowani na Kościół.
I mogę wam powiedzieć, że już myślę, jak zrobić rekolekcję dla nienawidzących Kościoła, niecierpiących Kościoła. Tylko widzisz, to nie jest wspólnota. Dziś siedziałem też jeszcze nad tym słowem i sobie tak myślę, to jest przede wszystkim słowo do ciebie. To nie jest kwestia, co wspólnota zrobi dla osób zbuntowanych na Kościół. Najpierw ma być, co ty zrobisz dla twoich znajomych. Jaka będzie cena? Że może stracisz znajomych. I jeśli szukasz komfortu w życiu, żeby tak na lekko Ewangelię dawać, to sobie daj spokój. To nie jesteś chrześcijaninem. Nie kochasz Jezusa. Nie chodzi o nachalność, brutalność czy coś. To ma być lekkie w formie. Ciekawe. Oby cię ludzie lubili. I w ogóle, że jesteś fajny, fajna, tak? Ale mówisz wprost o Jezusie. Nie o wartościach. Jak to trzeba być dobrym. To nie jest ewangelizacja. Mamy mówić imię Jezus. I to z tych proroków bardzo mocno wynikało, że Bóg domaga się, żebyśmy wprost mówili o Jezusie. Benedykt XVI wprost napisał, że nie wystarczy dawać świadectwa życiem. Trzeba mówić, dlaczego tak żyje. Jak tam będzie ciężko, to popatrz na chrześcijan, którzy są prześladowani. Idź i odważnie głoś Jezusa. Oczywiście w normalności, tak? Mamy być normalni, ale jasno zdecydowani. Pragnij darów duchowych. Widzisz, kiedy mówimy o głoszeniu słowa, zwłaszcza ludziom, którzy nie chcą słuchać, to od razu co się rodzi? Albo bunt, albo przerażenie. I bardzo dobrze. To znaczy, że jest wszystko okej. A jak było z uczniami? W Wieczerniku tak się im nogi czepały, że prawie że ściany rozwalili. Jak galarety. Zamknięci, żeby ich Żydzi nie dotknęli. Czego potrzebowali? Darów ducha. Czy ty pragniesz darów charyzmatycznych? Pragnij darów duchowych. Święty Paweł, pisząc pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 1 werset. Troszczcie się o dary duchowe. 14 rozdział, 12 werset. Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła. Czy ty możesz powiedzieć o sobie, pożądam darów duchowych? Małych i wielkich, zwyczajnych i nadzwyczajnych. Kiedy Jezus nas posyła, to daje nam wyposażenie. I oto tu jest przestrzeń, żebyśmy nie bawili się w ewangelizację i nie bawili się w Kościół i nie bawili się we wspólnotę, tylko żebyśmy po prostu odważyli się doświadczyć tego, co na początku Kościoła. No nie słyszę amen, w ogóle nie wiem, to może mówicie, no Dawid się tu uśmiecha, to tak widzę, no Miłosz też, ale no Piotrek to już w ogóle już nie może się doczekać, jak widzę. Ale nie bójmy się tego, tylko zapragnijmy, czytajcie Dzieje Apostolskie, wgłębiajcie się tam. Tam jest szkoła życia. Czy ty pragniesz doświadczać Jezusa? Czy ty pragniesz być naprawdę Jego uczniem? Czy ty pragniesz tego, co Bóg pragnie? Wiecie, mamy taki świat, jest pełen zamętu. Ja znowu siedzę nad jedną kwestią, którą teologicznie będę opracowywał, jedno nauczanie, gdzie po prostu jest błąd na błędzie. Tak? I wciąż mam jakieś telefony, a to, a tamto. Widać, jaki jest zamęt dzisiaj w świecie. Jakie głupoty są głoszone nawet i czasem w Kościele. Ile jest jakiegoś buntu społecznego. Ile jest w ogóle takiej niepewności. No to dajmy ludziom Jezusa. Amen? Nie bójmy się. Tylko jest jeden warunek. Trzeba wierzyć. I potrzebujemy wspólnoty. I dlatego bądźmy w tym roku gorliwi. Wszyscy. W uczestnictwie w modlitwie wspólnotowej. Tym bardziej tego potrzebujemy, żeby umacniać się jako Kościół i iść, by głosić.
ale by też wzajemnie sobie pomagać, by wzajemnie się wyżalić. Ciężko mi było głosić tamtemu. Sprzezywał mnie tamten. Powiedział, że już nie chce ze mną rozmawiać. Coś straciłem. Potrzebujesz innych, którzy ci powiedzą, jestem z tobą. To jest doświadczenie Kościoła, a nie pobożność, tradycja, zwyczaje, alleluja, tylko po prostu głoszenie słowa. Ostatnie zdanie. Możecie je cytować też często. I mały sprawdzian, czy wiecie, kto to powiedział? Idźcie i zapalcie cały świat. Marzena nie mówi? Idźcie i zapalcie cały świat. Kto? O, jeden kursik do poprawy. Było to na kursie, który ostatnio, to znaczy w 2020 powstał, na początku. To jest słowo świętego Ignacego z Loyoli. Idźcie i zapalcie cały świat. Więc pójdziemy do Pana Jezusa, bo nie wiem, jakie masz uczucia teraz. Możesz być bardzo zły na mnie. Boże, ale się rozgadał, gadał i w ogóle wymyślał i mam teraz problem. Może być takie uczucie. A może masz uczucie, że cię coś rozpiera? A może masz uczucie strachu? A może nagle zobaczyłeś osoby, Boże, jak ja temu mam powiedzieć? Normalne. Potrzebujemy Pana Jezusa i zanurzenia w duchu. To teraz to zrobimy.